ty to trzymasz. To jest najprostsza biera. Jeśli przed tobą na kuchennym stole leży jajko, cukier i mikser, to jest tylko jedno rozwiązanie. Beza. Pytanie tylko, która? Francuska, szwajcarska czy włoska? Jestem Krzysztof Nicki, a to jest moja klasyka słodycze. I dzisiaj pokażę wam wszystkie trzy rodzaje bezy. Więcej ich już nie ma. Wszystkie, na świecie. Każdą jedną. Pierwszą bezą będzie beza francuska, czyli beza przygotowana na zimno. To jest najprostsza beza, którą się piecze. Jej wariacją jest także pawlowa. Polega na ubiciu białek na zimno. Cukier dodawany jest zazwyczaj w trzech etapach. Pierwsza partia cukru ląduje w białku, które zabieli się. Po włączeniu maszyny czekam kilka sekund, aż cała powierzchnia białka pokryje się białymi bąblami. Dopiero wówczas dodaję 1/3 cukru. Kiedy ta ilość białka podwoi się w czasie ubijania, dodaję 2/3 cukru. Kiedy ponownie zdubluję swoją objętość, dodaję 3/3 ostatnią część cukru i lekko zwalniam obroty po to, by cukier się rozpuścił do końca, a beza nie przebiła się. Pierwszą bezą jest beza francuska, czyli ubita na zimno, i to jest beza, która na 100% musi trafić do pieca, bo tylko wówczas będzie bezpieczna bakteriologicznie. Wariacją takiej bezy jest na przykład pawlowa i właśnie ją teraz pokażę. Pawlowa tym różni się od klasycznej bezy francuskiej, że w czasie ubijania dolewa się do niej wrzątku, a pod koniec procesu ubijania odrobinę octu. Ten zabieg sprawi, że w czasie pieczenia zachowam dużo więcej wody w samej bezie i to stworzy chrupiący korpus na zewnątrz, a bardzo delikatną piankę bezową wewnątrz. Kiedy wyciągam rózgę z ubitej bezy, na jej szczycie powinien pojawić się lekko wygięty czubek. Chcąc opisać konsystencję finalnie ubitej bezy, najłatwiej mi uciec do angielskiego określenia soft peak, czyli taki elastyczny szczyt. Beza jest tworem niestabilnym i cały czas musi być mieszana. Jeżeli ubijecie dużą porcję bezy i zostawicie ją w bezruchu, zacznie opadać, zacznie separować się woda od białka. Dlatego jeżeli macie wielką porcję bezy i przed sobą kilkadziesiąt pawlowych do wyszprycowania, mikser w przerwach powinien cały czas pracować. A to mój ulubiony patent na wyszprycowanie bezy pawlowa. Ważne, by między każdą porcją zamoczyć rant metalowy na chwilę w wodzie. Pawlowe odpiekam w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Mniej więcej 2 godziny. No, oczywiście czas zależy dokładnie od parametrów waszego piekarnika. Pamiętajcie, że beza musi wyschnąć w piecu, więc musicie zostawić lekką szparę, lekko uchylone drzwi od piekarnika. Prawdziwa pawlowa jest puszysta w środku i chrupiąca z zewnątrz, więc pęknie, ale do końca nie będzie wysuszona. Jeżeli wasze bezy robią się w piekarniku żółte, to oznacza, że pieczecie je w zbyt wysokiej temperaturze. Może nastawiacie go właściwie, ale piekarnik was przekłamuje. Lekarstwem na to jest zredukowanie temperatury. Kolejną bezą jest beza szwajcarska, czyli beza przygotowana na ciepło, ale najczęściej serwowana jednak na zimno. Ta beza przygotowana jest w kąpieli wodnej, czyli do miski wlewam białko i wsypuję cały cukier z receptury i tą miskę układam na garnku z wrzącą wodą. Intensywnie mieszam rózgą ręczną do momentu uzyskania 60 stopni Celsjusza. W momencie, kiedy białko z cukrem osiąga 60 stopni Celsjusza, przelewam je do miksera i zaczynam ubijanie. Tą bezę ubijam do konkretnej gęstości, a także temperatury. Jej temperatura powinna zdecydowanie opaść i stać się niemalże chłodna dla dłoni. Beza jest doskonałym dodatkiem do wielu deserów, także do ciastek deserowych. To, gdzie jej użyjecie i w jakiej ilości, zależy od was. Pamiętajcie, że bezy są bardzo słodkie, więc nie przesadźcie z jej ilością w deserze. Przypalanie bezy jest powszechne wśród cukierników. Poza efektem wizualnym ma także jeszcze jedno zadanie. Usztywnia bezę i sprawia, że jest dużo trwalsza. Trzeci i ostatni rodzaj bezy to beza włoska. Syrop cukrowy to nic innego jak cukier rozpuszczony w wodzie. Moim celem jest osiągnięcie 121 stopni Celsjusza, czyli
odparowaniu wody i zagęszczeniu syropu. I tak gorącym syropem zalać ubijające się białka. Gotowanie przerywam przy temperaturze 119-120 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że dno garnka jest cały czas rozgrzane i cukier dalej się gotuje. Do momentu, kiedy wyleję ostatnią kroplę, ten cukier na pewno przekroczy już 121 stopni Celsjusza. W czasie wlewania syropu do misy zwolnijcie trochę mikser, tak żeby nie rozchlapał tego syropu cukrowego po ścianach. Strumień, którym wlewacie, musi być bardzo cienki, a tempo jednostajne. Jeżeli nie macie planetarnego miksera i używacie miksera ręcznego, pamiętajcie o tym, żeby postawić misę na przykład na mokrej ścierce, tak by nie obracała się przy pracy miksera. Beza będzie coraz gęstsza, więc możliwe, że porwie waszą miskę w taniec rotacyjny. Beza włoska powinna mieć tą samą gęstość, co francuska czy szwajcarska. Jest idealna do dekoracji ciastek na zimno, ale ma jeszcze swoje fenomenalne zastosowanie, bo na niej najlepiej wychodzą makaroniki. Jeżeli zapaliłem chociaż taki płomień w długim, ciemnym, mrocznym tunelu wypełnionym bezą, jestem szczęśliwy. Jeżeli tchnąłem troszeczkę świeżego powiewu i wiedzy, ten enigmatyczny temat, super. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, jeżeli jesteście ciekawi konkretnej bezy, chcecie zgłębić ten temat, dajcie znać w komentarzu, bo być może stworzę odcinek dedykowany tej właśnie bezie. Tym, którym się przydała ta krótka lekcja, proszę o kciuka w górę. A tych głodnych, lepszego, dobrego cukiernictwa zapraszam na klasykasłodyczy.pl. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia.